Czy tęskniliście może za Lethal Company? Bo ja nie. Dzisiaj zagraliśmy sobie 6 rozgrywek i przez większość z nich miałem mokro w gaciach. I tym miłym akcentem ja was witam, kolejny odcinek Uroki od Giego, baby! I dzisiaj powrócimy sobie do waszej ukochanej gierki, czyli Lethal Company. Dzisiaj zagramy sobie wraz z Maxem, Chakenem, Admirosem oraz Flotarem, bo usuwaliśmy sobie kilka niepotrzebnych modów. Cel to oczywiście zebrać jak najwięcej złomu i po prostu przeżyć fascynującą przygodę. I obiecuję wam, że dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo się działo, ale co mi się wydarzyło, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No to zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Lethal Company z taką ekipą, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I jeżeli seria wam się dalej podoba, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę dla algorytmu YouTube'a, który kochamy, i poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag kanały dla zasięgu. No więc ja i ekipa jak zwykle życzymy miłego dnia oraz miłego oglądania. Hej! Czy ty jesteś Maksiu z Zakopanego? Tak, jest. To nie patrzymy się na niego, nie można. What the fuck are you doing? Myślałem, ktoś za mną stoi. Mogę za tobą stać. Na twoim tyłku. No. Tak? Zgarniasz kasę za moje twerkowanie? Tak, wow. Gdzie jest moja... O Jezus. Co tak... Kto to przestawił, kurde? Admirosa zamurowało. Nie ma mnie. O. Czekaj. Proszę bardzo. No nie. Kurde! No nie wiem jak u państwa, ale u nas minęła 9. Dobra. WS tylko możecie. Jest. Nasz poranny rytuał przed tak. Można zaczynać się robotę. No oczywiście. Tę robotę. Wybiera jakiś księżyc i lecimy. Dobra, Muns, Lethal Company, jedziemy. Pieniądz, Nas nie było na wału. Zamów nam latarki. Ludę. O, latarki. Pieniądz, Tak, że trzeba używać latarek. Tak. Ale nie mamy nic kompletnie. No, za pierwszy dzień. Dawaj. Dawaj boomboxa. Zarobisz trochę na złomie. Dawaj boomboxa na Titana. Jedną łopatę. Co? O! Ląduj. Okay. Lądujcie panowie, jesteśmy na wał, idziemy zbierać Max, tylko ty możesz lądować. Dobra, jak biegamy, jak debile. To czyli kurde, mamy latarek, rozumiem. Tak, radę. Będziemy mieli 5 latarek. Czekaj. Ląduj, nice, kurwa. No, na bogato. Zaczynamy. Czemu mi się to wywala? Co się wywala? Tabliczka. No ląduj! Zmuśnie. Czemu się wywala? Oj, zniknęła. Ja nie wiem, co jest tą tabliczką, chyba. Dobra. Upośledzony papier masz i tyle bym powiedział. Upośledzony papier. I świetnie lecimy. Co to jest? Pogoda zła? Przysięga. Rakieta. Tylko szybko. Let's go. Lecimy. Ej, co jest? Straciliśmy pracownika. To ja wezmę łopatę. Już? Kto nie wziął latarki? Już. Kto nie żyje? Ja nie wziąłem, bo były osy. A, dobra. Wszyscy żyją. A żyją wszyscy. Dobrze idzie. Admiro taki farmazon. Niech wszyscy żyją. Sorry. Ja liczyłem na to, że wiesz, ktoś umrze i będzie premia. A, liczyłeś na to, no dobra. Ej, już pół roku od Halloween minęło. Co tu pumpkiny robią? What the fuck? No bo to jest pumpkinowa planeta. Ja idę dołem. Ja idę za wszystkimi w sumie. Dobrze, że górą nie poszliśmy. Bo by się zawalił ten most. No dobra, co nas tu czeka? No, ja tu gruby jeszcze. Chodzimy. Czy są jakieś nowe rzeczy takie? Chyba ta. O, co tu jest? O! Co jest? Oj, pierwszy raz tu jestem. Czy to jest mod? Czy to jest bunkier? Nie. Kurde. Jakie kanały? Co to jest? Kolba. O, siema pany. Halo? Halo. Siemano. Cześć. Ten akumulator tu leży jakiś. Ty, on mi tutaj, ja mam zejście do jakichś kanałów. What? Co to jest? Jest jakaś nowa mapa? Tak, to my jesteśmy w kanałach. My jesteśmy w kanałach. To jest nasze naturalne środowisko. Ale what the fuck? Ej, dawno nie grałem w tego Lifa, ale już nie ogarniam, co tu się dzieje. To będę mylił wszystko z propami. Teraz coś tam było? O, butelkowy. Siema, ja siema. Odnoszę do drzwi tylko. Dobra. What? Jaki shit! Papiuczek!
Cześć. O, tam zamknięte drzwi były, Chaken, jak coś. No to git, akurat się przyda. Ale długi kanał. Czy to jest ten office właśnie? Właśnie nie wiem. Boję się. Czego się boisz? Widzę te kanały. No tutaj nie wiem, tak dziwnie jest. A coś w kanałach tu siedzi? Coś żyje? Może. Kuźwa, nie wiem, pierwszy raz jestem w kanałach. No, my też jesteśmy pierwszy raz. Ale problem, możemy chyba. Oj, ja nie będę testował. No właśnie, nie wiadomo, co się stanie. O kurde. Ale platformówka. Ale to jest platformówka. Oj! Nie można spadać na dół. Lepiej tam nie iść. Dobra, wiesz co? Ja po prostu sobie na spokojnie. No, dzięki Roki, że przetestowałeś to. Max, Roki spadł! No, Roki go nie ma. Już tak! Bo to uważajcie. Strzeszybiejcie ze mnie! Sami spadniecie, debile! Ja tam nie idę, na super! Ja przetestowałem! To ja mam cojones! Takie cojones! Są takie wielkie! A oni nie! Co za gość! Co za gość? Sami przejdźcie tamtędy! Chciał parkurować. Co za gamol? Parkurować ty. Kurwa! Ja się poświęciłem, chciałem zobaczyć pierwszy. Zastanawiam się, z jakiego to jest moda. Zdenerwowałem. Właśnie też nie wiem. No właśnie, z czego to jest? My nie wiem. Widzowie takiego nie wgrywaliśmy, nawet pousuwaliśmy kilka pierdół. Nie... Nieprzydatnych. Why you twerking? I to w butelki. Chyba, że chcesz sobie wsadzić butelkę w tyłek, Max. Dawaj na te całe te rury, poskacz sobie, kurde, a później mów, że jestem pajac, ha? Jak będziesz stał. Chyba wychodzą, czy nie wychodzą? O nie. Halo, panowie. Co wy robicie? Tak, chodź, bo zaraz... Otworzyliście tutaj. Czyli rury tam zostają. No, rury to jest jedyne przejście. No jak rury? A inne wejście jeszcze jest przecież. Fire exit. No jeszcze inne wejście jest, tylko ten... Fire exit oraz main entrance poprzez tą drabinkę. No to rury. No to rury. Okej. No ale nie byliście w głównym wejściu przecież, no to ja. Nie no, czekaj. No czekam, przylazł głównym. Serio, był? No. Nie no, my poszliście górą, a my poszliście dołem. Jezu. No nie, tak. Ja poszedłem dołem, tu fajnie. Czakiem chyba, Czakiem był w głównym wejściu. Też no, kojarzę, że Czakiem przylazł. No, faktycznie. No cześć. Co tam? Co się, dobra, się nosimy rzeczy. Co tam jest w głównym wejściu? To chyba jest to po prostu klatka schodowa do głównego wejścia i jest też drabinę. Ty puściłeś? Zaraz ich zgłoszę, żeby odlecieli, kurwa. Nie. Czemu? Koila, ja pierdzielę. Graliśmy w tą grę setki razy, a ty się nadal tego boisz. I Koila się przestraszył. No nie przestraszyło. Ojejku, jajku, ptaszków się boi. A ja przynajmniej mam zajebistą kawę, o, widzowie, kurde. A wszyscy, co pijecie teraz nie... kawę, pozdrawiam. O. Ale dobra kawa, taka parzona. Taka wcale nie tania z Biedronki. No ja mam to. Dobra. Czemu on bierze? No, chociaż odstaw chłopa, dobra. Odlatywać, dobra. To ja wezmę. Ja mam wyrok. I idę po pszczółki. Oho, bierzesz pszczoły? Tak. No, debilu. No. Myk. Jednak? Nie, bo on już bierze pszczoły, to już nie, już nie wracamy. Czekajcie, czekajcie. Oh god. Tak, ale okay, to jest pierwszy dzień w robocie. Chcesz można wrócić tam, jeżeli chcecie. Odstawiłem te pszczoły tak, że one nas nie dosięgną. Ha, ale to osku tam. Okej, okay, dobra. Ja bym sam wrócił, tylko że jedyne przejście po samą rurę, nie? To nie wiem, czy chcę tam iść. Myślę, że tylko żeby przez statek nie pobiły nie ich. To łatwo powinno nam pójść. No, to może Roki ci pokazał iść. Ja mogę tu nadzorować w razie, jakbyście poginęli, nie? Gdzie ten Max? Ja tej mapy już, ja nie wiem, dobra, jest 14, ale jeszcze mamy czas. I on idzie. Tutaj. Dobra, jest. What the shit? To do przejścia. No! Dwie pszczółki, no kurwa, nic wam nie zrobiłem. Leżycie sobie tam, jest wasz ul, gamonie jedne. Ty zaprowadził pszczółki do środka. Co za ajkę 200? Czy one przejdą? Czy one przejdą przez ściany? Gdzie ten Max? A tu drabinka. Ma zamknięte, tu jest serio. No to faktycznie to jest jedyne przejście. Aha! To się wylosowało. Dobra, to ja będę skakał w takim razie. Ty, ale teraz tu już będą potwory, prawda?
Nie, 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 jeszcze nie będzie. Właśnie, nie ma potworów. 14 dopiero, a potwory są po zmroku. Mhm. A masz to powinniśmy gdzieś tutaj widzieć. No właśnie, coś potworków nie ma, widzowie. Powinniśmy potwory widać. Freddy! I Maxa, jest Max, jest Freddy. Czemu? Dobra, nie, nie ma go, nie ma go. On się... Nie, 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 nie ma go. Co Chuckens komentuje? Co powie? Nic nie powie, stoi jak debil. Patrzcie, patrzcie na te oczy, co nie? Taki... Z... Informatyk siedzi, stoi. I nic nie mówi, nic. Przepraszam, okłamałem. No, dobra, albo może wrócić, i tak mamy dużo kaski, więc... Tak jest. Mm-hmm. Gdzie jest tateczek? Ale mapa fajna. No, czekaj. Co on robi? To Rocky. Dobra. Tak, bo nas obserwuje cały czas. No pszczoły położył przy drabince, no co za gnoje? Pan Miros, nie tędy, nie proszę, tam jest Au. Co żyje? Zrobił? Żyje? Wyszedł, ale czekaj, czekaj, powaliło! Leć! Leć, bo mnie dziabią! No czekaj, co ty stoisz tu? Leć, bo mnie dziabią! Chucken, nie słychać się! Chucken! Chucken? On stracił mowę. Chucken! To nie jest Chucken! Nie, to jest Chucken. To jest Mimik. Boże, czekałem, aż Mimik. Któryś z nich zginie przez te pszczółki. Naprawdę, czekałem na to. Oh my god. Oż Rocket to jest! Troluje nas. What the fuck? Najbardziej leniwy. Ślepiego blaskiem. Let's go! Strobol. Ja jestem Pusia i ja jako jedyny przeskoczyłem przez te rury całe. A my nie! Ja też chciałem, tak? Chciałeś! Panie Admirowie! Czekaj, debilu, pszczół się nie kładzie przy drabince, ty! A ja ci lepiej pokażę. Te dwa palce. Ja muszę sobie doładować latarkę. No niestety, nic z rur. Może jeszcze raz nam się... Te rury tragedia, no, one są tak slippery. Wróciłbym tam. Śliskie były. A czyli były takie slippery? No, tak się dziwnie po nich skakało, dziwne kolizje. Go X-Solera. Ja mam jakiś problem z grą. Bo... Ubierz się. Jest problem z grą, bo gra była taka mega cicho, jak przyszedłem za pierwszym razem, a teraz z powrotem jest głośniej. Chucken, ty mówisz? Przy drabinie. Odciskałeś głos? Ale ja chciałem ją wziąć, jak będziemy odlatywać, no. O hej, kurwa, co to ma być? 10 zł za wąchanie bąka. Dobra, to musimy wylądować w takim razie. Tak, musimy grać. Jakie księżyce masz? Czyli lądujemy i możemy grać dalej, rozumiem. I tak, 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 tak. Okej, dobra. Czyli wracamy po reklamach. Na ofensywę? No nie, tylko nie ofensywę. Jezu, jak ty biegasz w miejscu? Let's go! Musisz sobie latarkę kupić, bo ty zginąłeś. No tak, jestem w ciota. No offense. Let's go, no offense. Szczęśliwego Tuesday, what the fuck? No, mamy ten. Danny. Jak to się... Story. Pro. Konf. Jej! Dobra. Ale tu... Jezu, dziwnie. Strasznie. Halo, rakieta. How? Jest! Siema. Siema, pani rakieta. Dobra. Tu. Musiałem poodinstalowywać kilka dźwięków, widzowie. No ktoś serio musiał... Ej, zmieściłem się! Jednak nie jestem taki gruby. Musiałem kilka dźwięków powyrzucać, tak szczerze. No i to teraz będę tak grał. Że niektóre dźwięki chyba tureta i rekinka są zwykłe. Ale to tam jest rzecz kosmetyczna, co nie? Wiecie, już tak rzadko nagrywamy tego Lifala, że po prostu bawienie się w te mody jest upierdliwe. Siema. Chodź, ze mną. Zostałem wybrany na twojego towarzysza w bunkrze. Tak, idziesz ze mną na prawo, chodź. Na prawo. Dobra, idę z tobą studiować prawo. O kurwa. Jakie jest pierwsze prawo? Nie przeklinaj. O dobra, kurwa. Kurka wodna. Kurczę, blade. Uuu, patrz to! Czy to hełm? Ej, hełm, normalnie pasuje tutaj. What the hell? Nic, nie. O, cześć, panowie! Siema, czy wy, jesteśmy za ścianą. Czy wy też jesteście na tej mapie? Tak, tutaj przez ścianę.
Czy wy też jesteście dupę. W bunkrze? Poka dupę nie, przez ścianę. Nie widać cię. Nie. Nie, można, nie można. Nie ma tu nic robić, niestety. Po prostu no. Jakiegoś innego przejścia. Szkoda, że nie mogę tego założyć. No, to jest jaj. Gdybym w realu znalazł takie coś, to bym znalazł? Nie założył. Cześć! Pa, Helmon! A minęli się maszyny napisane, jak mówiłem. O, a on ma hełm, to jest fajniejsze. Tam już nic to nie ma. Nie ma nic. Ax. Dobrze. A tam na górze byliście? Tutaj nie, nie byliśmy. Nie? Właśnie nie byliśmy właśnie. Nie byliśmy właśnie, nie byliśmy właśnie, nie byliśmy. Nie ma nic. Wow. To zarobić! To żeś mi czakiem zabrał na przygodę. Cześć! Nie ma. Tam już nic nie ma. Ja mam coś takiego. Nie ma. Ja mam hełm. He? No to nie ma przejścia tam na górę, jak byliście, czy jest? Było wejście do góry, ale tam było był ślepy zaułek, dokładnie. A tu? My byliśmy na wprost, ale tu nie byliśmy. O, tutaj w lewo może. O. Kurde, ale drużyna idzie. Ja tu byłem ogólnie, ale nie wszystko zwiedziłem. Coś słyszałem, potworka, coś. Jakiś... No. Deski słyszałem, jak była łamane. Czemu moja postać skacze sama? Bo lubi, Mario. Coś dziwne. Masz czerwony kolor jak Mario, skaczesz. Wow. No w sumie by się zgadzało nawet trochę. Idź szukać księżniczki Peach w bunkrze. Ty, ale tutaj nic nie ma. Tutaj jest inna Double Castle. Ej, tu już nie ma żadnych dróg. No właśnie. Co to za ambientent? Coś wyszło z wentów, to chyba to był dźwięk. No, tak. Ale to było głośne. Oj. Tutaj? O Jezu, tu jest bardzo dużo do zwiedzania jeszcze. O, tylko że nie wiem, czy ja sam powinienem chodzić. Reaktor jakiś! Nie, to jest korytarz. Co to? A, to są deski, dobra. Holy shit! Jakie... Jakie dane? Jakie dane? Jaka nowa istota? To. Ej, chłopaki! Chłopy! Co to za ambienty? Czemu ja sam zostałem? Ej, dobra, trochę się zaczynam cykać, bo tak sam jestem. Bez nikogo zupełnie, ej! No nie róbcie se jaj. Where is everybody? Excuse me? Coś słyszałem. Zaczynam się trochę bać. Nie no, jest 19 do... 13. O, jest ktoś, siema. No siema. Gdzie wy wszyscy? Dalsze przejścia? Są! Są dalsze przejścia. Siema. Chodźcie, bo ja sam tu się cykam. Okej. Okay. My jesteśmy tacy głupi, że nie mogliśmy wejścia znaleźć. No się rozeszliśmy, tak. Dobra, to jest Flotar, chodź. Jestem, tylko... No, o, szczur chodzi. Szczurek? No. Dzięki, widzę. Bo my poszliśmy tam, a już zawróciliście wtedy, a tu jeszcze nas nie było. Nie, no to my tutaj my byliśmy, Mirz, na samym początku. Nie, a może tak. A to nie, to nie, bo to schody są na górę. A to nie byliśmy. A tam dalej są schody w dół jeszcze. O kurde. Co? Jak usłyszałem jakieś... Jak usłyszałem dziwne ambienty, to zrezygnowałem. Aha. Oj. To nic nie ma? A tutaj mi się pojawiło, że wyświetlono nowe dane istoty, to już zacząłem srać. A, dobra. To się nie dziwię, że zrezygnowałeś. Już sam tak byłem i już nie mogłem was znaleźć. Aha. Tylko, że ja mam 25% latarki. No właśnie, niech jedna osoba może świeci, co? Nie głupie. Ja mam dużo. Tu nic nie ma. Coś idzie, nie? Tu jest przejść, drzwi są. Otwieram. Open. Oho. Ej, to ślepy zaułek, w którym nie ma kompletnie nic złomu. Super piętro. Nic tutaj nie ma kompletnie. Opuszczona placówka. Hmm?
Ale tam na górę chyba możemy teraz. Tak, 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 tak. To było zejście w dół, o cześć! A nic nie ma. Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Nie, tam jak na dół idziecie, to nie ma wyjścia. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć? Tylko, że tutaj... Aha! To jest już cała placówka. Nie, gdzie jest wszystko? No masz, tu na dół! A, tu! Dobra. Trzeba iść chyba już stąd. Słaby. Dobra, no musimy chyba stąd wyjść, nie? Tutaj od razu w prawo. Po prostu wyjdźmy i tyle. No nie, wskazywał. Co to był za pisk? Wychodzi to coś z wentów. Czury. Nie. A ja nie mam staminy jeszcze. Ale spokojnie, zanim cię to dorwie, to jeszcze masz. No jasne, to pewnie idzie. A tu Bracken. Mogą być. O, są te dziadostka. Co? No. Co to? Co? Babun Hoki. Babun Hoki? A co one robią? Ej, czekaj, a co one robią, babun Hołki? A czekaj, Roki gdzie jest? No tu siema. O, dobra. Co robią babun Hołki? Babun Haki. Babun Haki, są babu, agresywne, jeżeli są w grupie. Babu. Babuszki. Wskakuj, babu. Dobra, pyk i pyk. Aż mi FPS-y zżarły. No, tak, mi też 60 parę. Roki się wywalił wcześniej, nieważne. Tak, potknąłem się. Ja mam 60, ale jakby mam 40 takie jak. Ja mam 62-66. O! Nie, nic nie ma. Rybka chyba, czy nie? Nie, chyba nie. Nie, może ma dolatywać chyba z tego. O matko. Nie, już chyba to wszystko. Tak, odlatujemy bez Maxa. Zostawmy Maxa. Kto będzie miał... Babun nie zaatakuje, gdy ja pójdę razem z nim. Kto będzie miał psychikę, żeby... Tu. Będę się teraz to wcisnąć. Nie wziął brawo. Chciałbyś oprzeć przypadkowo i co, jak lecimy, no. Tyłkiem najlepiej. Oj. Odlatujemy. Nie zrobię tego. O, chociaż... Nie ma co. A może tak paluszkiem? No. Tak przypadkowo. Nie, bo się zdenerwowali pewnie. No. Ile 17, mamy już? Niech wracają. Tak, 17. No, liba. O, Max idzie. Gdzie Chaken? Nie musimy odlatywać. Po kamerę poszedł ze mną, to ja nie wiem. Nie, no bo on się towarzyszyć ci, nie? Kurwa, nie potrzebuję mojego towarzystwa. Ja nie potrzebujesz mojego towarzystwa, kurwa. Kurde, liczyłem, że nie dotrzesz. To na przykład byś zginął. I co by było? Co się dzieje? Co to był za dźwięk? O, dobra, zamykam. Nic. Palec grzewa. Co to był za dźwięk? Nie wiem. Kiedybym zginął, gdyby nie te kuźwa? No, babu haki by cię zaatakowały. Czemu ja świecisz w świetle ambienty? Znaczy, słyszałem takie jakiś taki alarm czy coś? Po prawej stronie. A, nie zauważyłem cię. Uwagi brak. Dobra, dawaj, jaki ciężki księżyc, kurwa, nie! Czemu wsadzasz się siaka? Wielki księżyc teraz? Dobra. Wielki księżyc, masywny. Dobra. Huge. Okej. Okay. Nie skacz po naszych maszynach. No właśnie. Po klawiaturze, jak taki kot. No. Będę tu pisał. Kup boombox. Titan! Ho-ho-ho! Titan! Jaki ludzi! Co to za księżyc? Proszę cię. Ja chciałem na przykład... Latarki na ładujcie! Latarki na ładujcie, jeżeli ktoś nie naładował. Miały złą pogodę. Titan. No wszyscy nie wrócimy, to na pewno. Wszyscy nie wrócimy. Oj, nie wiem, za bardzo zależy, co nam się teraz trafi tutaj na Titanie. A właśnie, no. Tak, wrócimy, a tu Coinhead przed mordą ci wyskakuje. O nie, mam złe wspomnienia już. Kurde. Z tym. Wrócimy wszyscy, cali. Tak, wszyscy wrócimy. Ja stawiam, że ja nie wrócę. On chce nas wyeliminować, żeby premię dostać. Ja idę z Maxem tu. Ja idę z Maxem. Oh, fuck. No. Yes. Tylko nie to atak z dupy. A to ognisko, Boże, jedyne. O! Już myślałem, że rekin. O. Jezu. Nie mam opaty. Są rzeczy, czajnik. Dobra, butelki. Zdanie butelki, dobra. Nie. A tu! Dobra. No dobra, idę, nie będę pussy. Nie idę tam do głównego.
Zaraz, czy ja się już z Maxem nie rozstałem? Oh God. Lobot! Shut the fuck up! No. Nareszcie. Oh no, u tego nie takie... Korytarze, co to było? Super klatka schodowa! 12 kilo mam łącznie. Coś tam trąbnął. To ognisko, tak? Chcecie mi powiedzieć, że to jest ognisko? O Jezu, ja nie ogarniam teraz, gdzie jest wyjście. Boże, co to za... Powalon? Być może ten kipopet, którego grałeś i kaci spadł. Ej, siema, chłopaki. Weź tak nie mów, Ej, chłopaki, ja was słyszę. Chłopaki. O. No ja jestem. Gdzie jesteś, Flotar? Ratujcie! O. Gdzie jest wyjście? Where wyjście? Ja chcę rzeczy odstawić. Źle się tu czuję. Poważnie. O God, już mam tylko połowę baterii. Kto to? No! No! Max Playa, założył maskę. La 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 la. Jest fire exit! Idę odłożyć staw. Oj, don't give a fuck. Ej, chłopaki, Max założył maskę. O nie. No, ale prawie mnie dorwał. Fire exit prawie dorwał. Myślałem, że Chucken założy, bo Chucken mówił, o. Kuźwa, co za Max. Co za torl. A gdzie jest Chucken? Nie w ogóle wchodzić tam do dungeona. Chucken... Chodzimy. I uciekał przed tym. Musimy uratować Chuckena w takim razie. Musimy, no dobra. Boże, ja się chyba nie nadaję do ratowania go. Misja ratunkowa. Trzeci dzień w pracy. Naładowaliście latarki? Jesteś pewien, że... Tak? Jesteś pewien, że że Max założył maskę? No, gonił mnie Max w niebieskim skinie, chyba że to jakimś cudem jest kopia, ale nie. No, to musisz go wyciągnąć. Znaczy, no, mogliśmy dobra. Sprawdzić to jeszcze na kompie, co nie? Pospektować Maxa, jakby się kręcił jak debil, to tak. I którym wejściem? Fire exit to jest jeden wielki labirynt. Ja mam bardzo mało życia, więc każdy pierwszy potwór to ja padam. Ja idę zobaczyć, co jest tutaj w tym normalnym może? Ja chyba też w normalnym, bo tam już połaziłem. Chucken dawno się nie odzywał. Ja nie wchodzę. Yuppie! Nie atakuje. Nie. Nie atakuje, prawda? Chyba, dobra. Że trzymasz złom. Okej. Okay. Jupi, chodź, nie, tęskniłem za tobą. Jupi! Jest bezpiecznie? On ma perfumy! On ma perfum! Mały Jupi! O, położył! Wydaje mi się. O, no! Not Jupi! No! Jaki spam! Co się stało? Ja za bardzo podlazłem w niego i w perfumy, które upuścił i się wkurzył. No to Nie ma. No to w takim razie. No. Ej, nie! Chłopaki, chodźcie! Nie ma już go. Czekaj, bo Admiros poszedł do tego. Aha. Fire. Ej, idę chyba do zwykłego. Bum! Dobra, jednak nie. Słyszałem rekina! Tam nie, też nie rekina nie, słyszałem. Nie, wchodźcie do Fire Exida, bo tam Max czeka w masce. Nie ma żadnego Maxa w masce. A nie zakład? Ma? A zaraz będzie wychodził. A co? On tam stoi! O, Chucken! What? Co jest? Uciekł! Nie! Słyszę, jak kogoś zjada. Chucken zjadł! A Chucken mi ostrzegł. Ratuj się, kto może! Szybko! Wszyscy? Chucken chyba mi zdążył ostrzec, że to Max. Mamy to.
jakim cudem ja przeżyłem, ale to jest cud, naprawdę. Ja też nie wiem. Oj, no zobaczcie, Chucken się nie rusza, więc wydaje mi się, że to koniec. Ta, on padł. Już on żyje jeszcze, tylko... Nie, Max się kręcił. Nie. O, Jezu. Ja Maxa widziałem właśnie. Dobra, ale ten gigant to był XD. No, że w takim miejscu się pojawił. Na schodach. Czemu mnie nie ostrzegliście o gigancie? Ale my nie widzieliśmy! On się dopiero co pojawił. W tym samym momencie, co ty zauważyłeś, zauważyliśmy. On zszedł na samą górę i w momencie, jak wszedł, ty się pojawiłeś. Max, a czemu założyłeś maskę? Co to wam kierowało? A, dobra, no i to mi się podoba. To jest ten pracownik, któremu ufamy. No. Ale Rocky, miałeś szczęście! Tak! I to ostrego farta, jak cię ominąłem. Miałeś takiego farta, nie? Chyba cię przyciszyło. Wszystko, panowie! Dobrze. Jeszcze jako matka zacząłem flotarem gadać, nie? No. Ja go w ogóle widziałem, Max, ja się zastanawiałem, czy to Max, ale on tak stał randomowo w ciemności, nie? Dodatkowo jeszcze latarka mi zgasła do tego. No możemy kupić boombox. Albo teleporter, albo inverse teleporter. Boombox. Inverse! Chcemy do dungeonu. Do dungeonu, w losowym miejscu. W losowym miejscu? Tak, każdy niech się tepnie. Bez tego, bez zwykłego teleportu? Tak. No, za tak. 10 latarek kupiłem, zaraz zlepną. 10 latarek? Dostałeś jakiś discount na to? Nie. Taki hurtowy zakup. Na palecie. A no nie, Rocky Gamoniu! Boomboxa kupił. No po co? Amazona, na palecie. Co? Ja pierdzielę, kurna, naprawdę? Wow! Przydatne, bardzo przydatne. to jest przyklejone do twojej ręki. Nie wiem, czy to są najlepiej wydane pieniądze. Dobra, ja mam dość, z kim ja pracuję. Ale fajna zabawa jest, naprawdę. No, pewnie. No! Kurna. Co jest? On kupił tylko boomboxa, nie musiałeś go zabijać. Ty chamie głupi. Oddaj. Ty przecież ciebie latarki. O, mam. Dobra, podniosłem. No, mamy dużo latarek. Do siebie nie mamy na drugi teleport, ty. Przepraszam. Ja myślałem, że jeden starczy. Nie przepraszaj, tylko wyjdź, kurwa, wyskocz z tego. Sprzedam się na Allegro. Przejdź się, sprzedaj na Allegro, tak jest. Jestem warty 5 zł. Dobra, lecimy na renda. Ktoś chce lecieć inwersem, leci inwersem, ja lecę main entrance'em. Ja inwersem. No nie bądź taki, chodź inwersem. Ale lecimy wtedy bez przedmiotów, wiecie o tym. Tak. Chyba, że jedna osoba weźmie 4 latarki i po prostu spróbuje odnaleźć resztę. Co, jaki quest. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. To będzie bardzo dobry pomysł. Ja inwers tylko kupiłem, bo chcieliście. Jak chcecie lecieć, lecie, ja was nie zatrzymuję. Ja lecę, kurde. Ja też inwersem. Main entrance'em. Powodzenia, ja good luck to you. Co ma być, to będzie. Ej, da się tepnąć wszystkich? Naraz? Chucken, weź latarki, proszę. Weź 4 latarki. Oh my god. Gdzie mój item? Nie mam boomboxa. Serio boombox? Oh my god. Serio, boombox mi tak został? On... No. Serio, boombox... No fucking way. Chłopaki! Halo! Jestem zamknięty! Gdzie? Mam kawałek kanałów i mam dwie pary zamkniętych drzwi. Nie. My god. Tu jestem! Siema, tu! Szukamy klucza. Dobra, otworzymy to. To fajne. Przykro mi. Nie martw się, spróbujemy cię uratować, tylko uważaj na wenty. Bądź moim bogiem. What the fuck? Właśnie mam wenta tu, jak mi jakieś hippie wyskoczy czy coś, to się zesram. Czemu ja muszę mieć takie rany? O nie, kurwa. Wszystko poszło, wiecie sami co. Co teraz? No właśnie, czemu ja nie mam tego boomboxa? Szkoda, że nie da się z itemkami teleportować. A chociaż dobrze, że chłopaki byli blisko i w ogóle, że się odnaleźli.
Please, nothing. Nothing z wentów, please. Jak coś mi tu wyskoczy z wentów, to jestem martwy od razu. A później chłopaki tu przyjdą i takie, ups, coś rokiego zjadło. Rekin. Ale jakby się Yipi pojawił, tak jak wtedy w ostatnim... Dobra, to... się przestraszyłem. Jakby Yipi wyskoczył, tak by mi... Yipi, Yipi, to byłoby najlepsze. Miałbym takiego kompana tutaj słodkiego i by nas wypuścili. Bo tutaj nawet żadnego złomu by nie było. No, jak żadnego złomu, to by mnie chyba Yipi nie bił. Pomocy! Pomocy! Czy przyszli moi wybawcy? Jestem księżniczką Peach! Zostałem zamknięty w kiblu. Potrzebuję jeden klucz na jakieś losowe drzwi. A tutaj te drzwi, co macie przed sobą? Też są lock zamknięte. A czyli dwie pary drzwi musicie. Dwa klucze. Tak, czyli dwa klucze potrzebujemy. Oh god. To macie questa. Na statku mamy klucz, tylko trzeba znaleźć wejście. Aha. No to macie questa. Wierzę w was. Co to było? Co to był za dźwięk? Holy shit, nie. Nie, proszę, żebym... Chyba nie jest możliwe, żeby jakiś Bracken mi się tu zrespił, prawda? Czy ktoś? Nagle tak z wentów, żeby mi się pojawił Bracken. Albo po prostu nawet nie tyle z wenta, tylko że będę tu stał przy kracie. No nie dołączy, no. Co? Kto? Co? O, słyszałem go. No tak, no. A, jesteś nadal. No, a co mam, nie wiem, disconnectować się? Czemu? Company. Serio? Tak. Nie, ja to siedzę i stoję i sram, czy mi ktoś z wenta nie wyjdzie, bo ja tu wenta mam. Dobra, to musimy zamówić dwa lockpicki. Jakbyś nie kupił boomboxa, kupilibyśmy teleport i byśmy cię stamtąd teleportowali! Freddy! No ja pierdzielę! Serio? Jest to? Nie ma go. Dobra, musimy się wrócić. Koledzy! Naprawdę Freddy tu jest strażnikiem. No, chłopaki mają bojową misję. Ja jestem Zeldą z The Legend of Zelda, a oni to wszyscy Link. My god. Proszę, węcie. Cicho, sza. Niech nic... Stąd nie wyjdzie. What the fuck? Ale jestem obserany. Cieknie mi z dupy normalnie. Przepraszam, że tak wulgarnie mówię, ale... Ale normalnie ja mam takie... Czy mi zaraz coś tu się nie pojawi? I tu jestem taka samotna. Ja potrzebuję wybawiciela jakiegoś. Jeszcze te beczki tam stojące. O nie! No! 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 O! Proszę! O mój Boże, dziewczynka, za dużo się odwracałem! Naprawdę dzisiaj? Paranoję mam, jedną wielką schizofrenię. Ja ją słyszę! Ja tu dednę! Ja muszę tu dednąć, jeżeli mam gdziekolwiek dednąć, to żeby widzieli moje ciało. Czemu ona mi się pojawiła? Chłopaki, mam dziewczynkę! Dziewczynkę ma. Jestem zamknięty z dziewczynką! Słyszę jej oddech. Dobra, otwieram. Proszę! A, czekaj, bo jeszcze drugie drzwi. Tak, dobra, Rocky, mam coś, co cię uratuje. Proszę. Maskę biorę, zakładam. Żegnaj. Widzę dziewczynkę! My god. O Jezu! Out! Czekaj, ale czy on będzie mówił? Wyjdzie chyba stamtąd. Oj! Czekaj. Przedmiot! Ja mam dziewczynkę teraz! Ja tam dziewczynkę masz? Cześć, Rocky! Dziewczynkę złapał i zabił w kącie. Kto co? Kurwa. Freddy? Nie, Bracken złapał i w kącie A ja dziewczynkę miałem!
Właśnie widziałem i czekałem aż cię zabiję. Jakaś klątwa dziewczyn. Max, spierdzielił i gdyby miał łopatę, to by mnie to nosił. Tak, się udało. Admiros ma dziewczynkę teraz. Tak, Admiros ma dziewczynkę teraz. Ja mam czajnik, ten czajnik mnie uratuje. No. Ale nie, Fortnite. Miałem rozgrywkę. O, tutaj zginąłem. Masz Freddy, Freddy! Freddy po prawej. Ej, Max, a tak, faktycznie. Jaki Max? Idzie, Freddy! Oby ciebie zjadł. Idź sobie, Freddy! Wynocha! Spadam stąd. A dziewczynka? Świetnie. Co? What the fuck? Popatrzył się. Nie wiem jak. Run. Ale Flotar ma przesrane. Fajny exit! O, jaki fart! Ale Flotar ma przesrane. Zobaczę. A nie, już nie żyje. O. Dobra, o, cześć Flotar, co cię zabiło? Siema. Conhead chyba. O, kaseta, lore. O, kurde, a wszystko tam wyjście. Było w jednym miejscu. A wszystko. Admiro, jakaś dziewczynka goniła. Flotar nie żyje, Chucker no, nie żyje, Rocky założył maskę. Flotar no. Powiedział, że tam leży Max. Teraz jest na Admirosie skupiona. Dawaj. No. A jak Admirosa zabije, to przejdzie na Maxa. A bo Rocky jeszcze żyje, tylko on cały... Nie żyje! Według Maxa ja żyję. Bo założyłem maskę, co nie, i moja postać się tam rusza, więc Max myśli, że ja żyję. A mogłeś zostać i ten, zginąć przez dziewczynkę. Tutaj. No to na to by samo wyszło, ale przynajmniej ze mnie itemy wypadły i chłopaki wzięli. Main entrance. Czy Admiros jest blisko już? Chyba tak. Słupy, no. Dobra, traf, na pewno, kurde. Mnie zostawił, tam powiedział, że chce, żeby mnie zabił ten, Freddy. Ja was wszystkich uratuję, tak, nie musicie no, się kurde. Martwić. Ej, ale jak zauważyłem nagle Ghost Girl, ale się obsrałem, jak byłem z nią zamknięty. Boże! O, sam na sam z Ghost Girl. Tak, i te jej oddychania. Dam radę. O, no! I bardzo dobrze, nikt zginie. Ty przeżył. Jak? Nawet nie wiesz, czy przyszedłem. Widziałem! O mój Boże! Ja miałem i dziewczynkę, Freddy. I Rockiemu maskę dałem, dziewczynkę. I Conheada, i Freddy'ego, i wszystko. Dziewczynę miałeś jeszcze, o ja! I ona przeszła z Rockiego, który ją miał, ale otworzyliśmy jedne drzwi i daliśmy Rockiemu maskę, żeby założył, żeby nie miał dziewczynki, po czym mi się od razu pojawiła. A Biro, tak, ja byłem zamknięty z dziewczynką, Max! Ale ty już byłeś, też ma... Przecież. Opuściłeś łopatę. No ale Coilhead był! Nie gapiłby się na niego, to nie zabił! Jak Flotara! Jak Flotara by zabił! Jedną łopatę znowu zamówię. Ale przeżyłeś czy nie? Ciebie Freddy dorwał, tak? Tak, dorwał. Nie, nie. Coilhead. Nie wiem, co mnie finalnie zabił. Coilhead. Coilhead. Czyli ja się odwróciłem i Coilhead ciebie zaatakował. Tak, tak, tak. Zostawiłeś mnie i powiedziałeś na odchodne, że życzę ci, żeby cię Freddy zabił. Pamiętam to jeszcze. Nie powiedziałem tego! Powiedziałeś tak. Jezus! Nie, na pewno nie. Zostawiłeś z dwoma podstawami. Freddy działa teraz coś takiego, że jak cię złapie, to przez chwilę cię ciągnie. Jeszcze od razu nie zabija. No, może, można się uwolnić, ale to druga osoba może uwolnić. Widziałem, jak Chuckeda dorwał i go przeciągnął koło mnie. Nie miałem go jak uratować, bo łopaty nie miałem. Zostawił mnie, gnoj. Gdybym miał boomboxa tam ze sobą. Gdyby nie twój boombox, mielibyśmy teleport! Ale gdyby mój boombox poszedł ze mną, to bym posiedział z nim. Chcecie lecieć inwersem, lećcie inwersem. Ja i don't care. Nie, ale ja dostałem... doświadczeniem, nie. Ale jak ja, Max, byłem obsrany, jak dostałem Ghost Girl, jak tam się zamknąłem. Znaczy, byłem zamknięty z nią. Nie wiem. Latarek mamy pełno. Masakra. No i chłopaki mi dali maskę, przez te kraty założyłem i wzięli itemy po mnie. Ładny horror experience, nie? Bez jaj, no ciekło mi z tyłka. No to ja bym rozważył, kurde, to co ty jesz, skoro ci ciekło. To nie! O god, co to jest? O god, żeby window panował, jak cię. Flotar jeszcze. Flotar, gdzie jest Flotar? Jeszcze go nie ma. A nie, jest. A, tu jest, siema. Aha, bo to jakoś tak dziwnie działa. A winda działa tak, że nie widzimy wszystkich playerów. Aaa, dobra. Dobra, tak gramy na... Czemu ty gra jakaś... Witamy w LC Office, tak, panowie. Tak, to jest LC Office. Widzowie. Co jest, ale częście! Łebcie się częście. Siema. Ej! Entit. Hello! Co to są? O! O kurde. To wygląda zbyt dobrze.
Kustomowe entity tu łazi, uważajcie. Entity kustomowe? Co? A, kustomowe entity. Nazywa się Shrimp. Shrimp. To jest krewetka. Krewetka. Ryba. Pomyk. Proszę. No. No kurda! No nie, już. No, mamy to. Dobra kooperacja. Słyszałem chrumknięcie takie. No. To nie ja. Dziwne. Ślepy zaułek to jest. O, wow. No ile obydwie, że tu są... nie ma drzwi. Warto było otwierać tyle drzwi. Korytarz donikam. Goni mnie wciąż. Czy to Freddy Fazbear? A nie. Tu. No, gadę. Czy to Freddy Fazbear? Hor. Coś się świeci. Fancy lamp. Fancy. Butelki. O, tu jest jakieś przejście? Idę tu zanieść te butelki po prostu. Ja idę w przygodę. Dobra, idziemy? Mhm. O, tutaj nic nie ma. O, to jest moja ulubiona muzyczka. Dobra, tędy? Można zobaczyć? Ja bym chciał zobaczyć tego nowego potwora. No ja też. Krewetkę taką wielką. Nie chciałbym zobaczyć. Zobaczysz go. Idziemy na pożarcie. O, tutaj, tu ten. O. My idziemy dalej, nie idziemy do windy. A gdzie jest winda? Gdzieś w Elco Office. Linda? Linda, o! Wow. O kurde. O, jest Apparatus. Nie wiem, czy chcemy brać Apparatus. Chcemy. Bierz. To nie jest to, że wybuchnie? Nie. Ty, toalety znalazłem, patrzcie to! O, idę do damskiej. Toalety rumsy. Kible. Kible rumsy. Kible rumsy normalnie. Czy ktoś chce się wysrać? Ej, jest zamknięte, macie klucz? Co coś musi być? No właśnie ostatnia jest. Dobra, to jest bardzo ważne. Coś tu zrobił. Nie polecam otwierać drzwi, w których ja się znajduję. A co, czekaj, czemu? Dobra, no ty miałeś rację. What the fuck? Dobra, i uspokoiła się. A, drzwi mnie strzasnęły. Można wrócić, I guess. No, tylko którędy? Bo... nie wiem. Czemu nie wzięliście tutaj... Właśnie, czemu zostawiliście rzeczy? Bo się zgodnisz. Ale nie wzięliście rzeczy. Bottles nie wzięliście, to są butle, chodźcie. Ja butelki wypuściłem, bo szczęka była o wiele droższa. Aha. Dobra, nic mi się tego nie... Dobra. Ej, jest przynajmniej klimacik, mordo. W tym kierunku jest winda, po lewej, bo widać, że się świeci. Ta latarka i te twoje butelki, jak to się pokuje światło. O! Tutaj? Ej, ciekawe, jak się światło baguje, jak zatańczę. Czekajcie, sprawdźmy. Ej, siema! Jezu, się zrespił. Jest winda. O, cześć, Max! A, to nie jest winda. To nie jest winda, to jest jedynie zejście w dół. Kurde. To nie jest winda. Nie wiem, gdzie jest winda? Nie wiem, gdzie jest winda. Jak my głęboko idziemy? No, głęboko idziemy. Kurde. Tu na pewno zaraz będzie winda, taka inna. Do piekła. Będzie potwór. Coś słyszę. No. Ale ta lampa mi pół ekranu zostawia. Co to? Actuant Corp. O. Painting pode mną, painting. Lore. Ja mam zajęte łapy już. Lore. Lore. Nie ma. Lore pomidore. Lore. Może pomidore. Fuck. A to ty, Max. Kurde. Ale katakumby. No i teraz się oddajcie. Co teraz? Gdzie ta winda? Gdzie była winda? Zaraz winda będzie, spokojnie. Max, gdzieś leżał obraz po drodze w ogóle, więc możesz podnieść. Co to było? Ja wiem, gdzie winda, chodźcie, ja was zaprowadzę. Admiros? Właśnie. Admiros zgubiliśmy. Admiros! Chip. Jupiter! Chyba go nie ma już. Chłopaki! Coilhead! Chłopy! Chłopaki! Chłopaki! I tak to nic nie chłopaki, Coilhead! O nie! Poczekajcie na mnie. Max. Dobra, ja czekam tutaj przy... Jesus! Jesus! Marko. On tu idzie? Idzie! Dobra, to ja idę też, pa! No jak ja z nim idę po schodach? A Boże, mnie nie zostawiajcie!
Tu, nic nie widzę, uciekamy przed Coilheadem, tym strasznym wielkim. O Jezu, jaki on jest creepy, creepy, bardzo creepy. Ta. Ej, zgubiłem go? Zgubiłem Coilheada. Oh, what the fuck? What the fuck? Oh no. Oh no. Oh no. Oh fucking no. Ja nie chcę do Coilheada. Naprawdę nie ma jakiegoś innego przejścia? No nie, no to jest jedyne. I Coilheada o tym wie. O mój Boże, to jest chyba Fire Exit. What? The fuck? Max? O to, on powiedział Maxem, on... No! Stary Coilhead. No. Stary telefon biorę. Halo? Czemu się zaśmiał? Czemu się zaśmiał Admirosem? Oh no! Jestem w dupie. Nie śmiej się jak Admiros. Oh my god. Ile tu itemów jest? Że ja stąd nie wyjdę nigdy! Help. O Jezu! Nic nie powiedziałem! Coilheadzie Maxie. Co to jest? What the fuck? Co to ma być? A walnij to. Nie walnę, ma... Co to jest? Jezusie Chrystusie. No nie, ja tędy mam nie iść. Już dałem. Dałem. No lećcie, gamonie! Why? Na co oni czekają? Nie wiem! No pociągnijcie bajkę! Co to się dzieje? Chciałem bać, czekaj na... Co oni, czemu oni nie odlatują? Dobra. Tylko ciała muszą podnieść. Tu wejść w tej chwili. No lećcie stąd! Nie wiem, lecimy. O, w końcu! Czekaj, co ci się dzieje? Podnieście nas! Mi? Masakra. Podnieście nas! No. Halo, Zwoje. Słyszycie mnie? Tak, ja ciebie słyszę. Podnieście nie, no, rok, nie. Czekaj. Ciało chcę odzyskać, no! Czekaj. O, a, czyli się nie da. No i nie podnieśli nas! Będzie i będzie, no. I będzie. Jezu. No, znaczy na ekraniku nic nie widziałem, więc pomyślałem, że nie żyję. Może nie żyjesz tak. My życzymy, żebyście odlatywali, a wy... On jeszcze tutaj przyjdzie! I trzał naszych... Piszcie nawet! Gdzie krzycieliście? Jezu... No jak byli się martwi! No to jak byli się martwi, to słuchaj... Ej, co to za jakiś... Rokiki prawda? Jakiś czarodziej, jakiś stary Baba Jaga! Giant. Ale że akurat do Maxa podbiegł i go... I Coilhead, który raz gadał Maxem, zaśmiał się, później no. Admirosem nie, się zaśmiał i później Maxem coś mówił. Kilka razy wami. Ja nie zdążyłem z tym psem w ogóle, chciałem zamknąć zanim wbiegnie, nie? Kurna. Co to był za Baba Jaga? Ostatnie, no ostatnia planeta, panowie. Dinę. O mój Boże. Dobra, Dinę. Później kłota mamy, dobra. Ja! Tak. Pamiętajcie, nie zgincie, bo nas zwolnią. Wow, dzięki za protipa.
Tymczasem ja wchodzę do inwers teleporta. Dobra. Okej, powodzenia. Znaczy, Chaken, chodzi? Chaken, jak zginę, to chyba zwolnienie będzie najmniejszym problemem. I tak się odrodzi, żeby cię zwolnili. Tak. W sumie. Ja pierdziele, ale się odwracają potworki teraz tutaj, nie? No ale Coilhead jak gadał co chwilę wami. Dzieje się. Jakiś... Kurna Baba Jaga, co to był? Było. No, Baba Jaga fajna. To był chłop, ale on wolno chodził. Ale on wolno chodził. Za to już pali? O, siema. Luigi Mansion! Luigi Mansion! Yahoo! Wow, całe nic. Mama Mario! 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 Mario? Ła, Luigi! Uuu, placek! O kurde! Uważaj! Jaka rumba ładna! Jakie okrążenie wokół mnie! Nie ma tu nic oprócz tego placka. Ej, fajnie, dziękuję za ten, za obwodnicę. Nie ma sprawy. Kurwa. Czy jest coś za tymi półkami? Chyba nie. No nie ma. Czyli tutaj nie ma nic kompletnie. Ty nie! Bo Jezu! Ja pierdzielę! Już! Już! Co się dzieje? Coilhead! Ależ! I to już w kolu głównym. Mi cholera wyszła. Już? No, w kolu głównym. Tymczasem ja wchodzę do inwers teleporta. On powiedział, że tymczasem ja wchodzę do inwers teleporta Admirosem. On za nami poszedł? Chaken. Tak. Chaken, jest problem. To jest ślepy zaułek. Trzeba go tutaj trochę zwabić. Na 3-4 się szybko odwracamy. 3-4. No. O! Okej, okay. Można go ominąć. Oh my god. O, pierdzielony. Fajnie by było, gdyby były tu drzwi. Dobrze by było. Co mam mów za siebie, kuźwa! Mów za siebie, kuźwa! Maxem powiedział. Można wejść tutaj do tych drzwi i się zamknąć. Myślisz? A, chodź. O Jezu. Ale dobra, wejdzie. Mamy czas, póki on to nie otworzy. Co jest? Co? Jak on fapie przed drzwiami. Jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy, Max powiedział. On powiedział... Bo on zaraz je wyważy. Ale jak on fapał. Uważaj na rumbę. Zaśmiał się tobą przed chwilą, what the fuck. On powiedział do mnie, Maxem, jesteś najlepszy. O! Ale miło. O, ile jest tu min. Strasznie. Ja w razie czego się patrzę czasem do tyłu. Halo, panowie! O. Gdzie jesteście? Gdzieś hen daleko, tu już nic nie ma. Słyszałem flotara za ścianą. O, ale placków. A tu na wprost? Tu są zamknięte drzwi, skąd przyszliśmy. Działko słyszałem. Aha, czyli ktoś stoi na tym. Dezaktywowało. Tu ryzyk trochę. Trzeba przejść. Up. Schody mamy. No. Oh God. Kolejny! No. Ja pierdzielę, słyszałem. Nie mogę z tego fapania w drzwi. Chyba wychodzimy, nie? Chyba tak. Flotar? Halo? Tu jesteśmy. Cześć, kolego. Gdzie tu? Co znaczy tu? Panowie! To znaczy, że za ścianą. Dobra, oni są pewni... Rocky, chodź! O! Patrzę się na jak mam przejść? O, dobra, udało się. Ruszył się. U mnie nie. Ugad. A to jest główne. Jeszcze jeden! Ten drugi! Wychodzimy. Chaken, żyj. Nie no, dwa krokiedy to jest za dużo. Tak trochę jakby słabo, oni tam zostali, nie? Ale co my mamy zrobić? Mam go... Nie, postoję przy wyjściu. Będę się na frajera patrzył. Co my? Pójdę do środka. Weź... Jest tu. Ja mogę z nimi wziąć, żeby mogli wyjść. No, w sumie. O. Panowie, chodźcie! Oni chyba poszli gdzie indziej. Gadaj do mnie, Coilhead, gadaj! Powiedz coś fajnego, Maxiem. Powiedz, gdzie jestem najlepsi. What the fuck? Rocky! Admiros! Pomóżcie!
Patrzcie na niego. Powiedział Admirosem, chłopaki, pomóżcie. O, God. To coś oznacza. Aha, on powiedział flotę, no tak można. Nie mogę z tego. Gdzie jest drugi? Jaki tyłek ma? Dobra, nie no, ja wracam. Mogę... I zostajesz tu? No ja zostaję, mogę szczotać komu w tyłek. A, bo tu są normalnie ten. No co normalnie ten? No wysłów się. What the fuck? No jeszcze chwilę zostaje, tak? No chyba, że nie wiem. Oni wezmą nagle, żeby odlatywać, no to wtedy ucieknę stąd, tak? Ale no wolę i tego... I tu? Marco! Polo? Nie gadajcie, że Coilhead powiedział Marco! Coilhead powiedział Marco! Dwa Coilheady. O mój Boże! Loki, wracaj, założyli maski! Uciekamy! Ty, Coilhead powiedział Marco, szybko, czaicie? Szybko, oni maski założyli, widziałem ich, okay. Wydzielamy! Ej, czaicie, że Coilhead powiedział Marco? Naprawdę! Skubany! Wow! Rozglądajcie się! Oni ogólnie utknęli z Coilheadem w pokoju i nie potrafili ogarnąć go, żeby im wyszedł z drzwi i założyli maskę. Bo ja jednego pilnowałem, okay. Co nie? Jak Chachen poszedł, to się drugi pojawił teraz, Coilhead. To robienie jest... Tak, no bo poszedł od Admirosa i Flotara, bo penialnie. Tylko gdzie one są teraz, Max? Zaraz sprawdzimy. Wychodzą! Wychodzą? Tak! Spierdzielamy! Nie ma co. Co? Nie mamy łopatek. Są daleko. Poczekaj. Jak będą bardzo blisko, to odlecimy. Po co? Wiesz, nie! Ewentualnie ich ubijemy, bo mam łopatę. Kurda, nie będę na nich czekał pół dnia teraz. Wow, nie umiesz się bawić. W sumie oni będą latać pół dnia. Mamy jeszcze do nagrania jedną rzecz, a tu już godzina jest. Nie będę na nich czekał 20 minut, zanim to przejdą. Tepnijmy ich. Podnieś szybkę. To nie jest ten teleport. Aha. Myśla. A. Szkoda. Bo wydałeś na boomboxa, ja mogę. Admirowie Marko. Ale martwy. Dlaczego? Nie, Admirowie nie, też. A, Admiros też, dobra. Admirowie. Admiro założył maskę i mnie zabił. Widziałem! Uwięził mnie w pokoju bez wyjścia. I założył maskę. Uwięził nas Coilhead, a Flotar mówi odwróć się. Ja się odwróciłem, a tam leżała maska, więc ją założyłem. Wow. Miałem Coilheada i Admirosa. Widziałem. To specjalnie czekaliśmy przed wyjściem z Rokim i tego Coilheada żeśmy... Przejęli jednego. Drugi był na nas. A Chachen, jak poszedł, to drugi Coilhead przyszedł, jak już się zabiliście tam. No i ja musiałem specjalnie biec po Rokiego, ostrzec go przed wami, nie? No cóż. Ale Admiros nie zdradził. A Max, ale dziękuję. Dziękuję, Max. Dziękuję za te miłe słowa. Coilhead powiedział twoim, jesteś najlepszy. Do mnie. To było takie słodkie. Roki, weź ten plakat, bo ty tego gościa spotkałeś z tego plakatu właśnie. Jak to się patrzy? Pod G, znaczy pod Q chyba? A Z. Mhm. O, kojarzy, faktycznie. Yep. Nie lubię go. Tego gnojka spotkałeś. Nie lubisz go? Nie lubię, on nie chyba, jak w ciebie wlazł, no to ci chyba głowa wybuchła. Nie wiem w sumie, po prostu dedą. Chwila, nie zbliżajcie się! O Boże! Jezusie! W tym odcinku było kuba wszystko! Wszystko, no? W tym odcinku było kuba wszystko! Nie, ja nie zapomnę, kurna. Coilheady gadające do mnie, ten dziadek, co mnie ubił. No! Ghost Girl w kanałach. Dużo się działo, dużo. The fuck. Chyba wszystko. Puszczam latarkę. Tak. Flotar poszedł poznać szefa. Poszedł prosić się podwyżkę. Po podwyżkę. Jak, załatwiłeś tą podwyżkę u szefa? Nie będzie podwyżki. Nie będzie żadnej podwyżki, niestety. Próbowałem. Norma do pięta. Dammit. To był ten... Piękny odcineczek, było wszystko normalnie i przeżyliśmy. Widzimy się za miesiąc. Roki, nie kupuj więcej boomboxa, w końcu kupimy teleport lepszy. Dobrze, postaram się. Brawo, super odcinek. Tak, brawo. Brawo, panowie, brawo, robota była piękna. Salut wam. Nara. Trzymajcie się, do następnego, nie?